Look at these horns! They're so big! Which animal do these horns belong to? Hey! Hi, horse! Do these horns belong to the horse? No! It seems these horns don't belong to the horse. Hey! Hi, lamb! Do these horns belong to the lamb? No! These horns don't belong to the lamb. Hey! Hi, bull! Do these horns belong to the bull? Yes! That's right! These horns belong to the bull! Look, a rabbit. 1, 2, 3, 4. There are 4 rabbits. 1 rabbit. 1, 2 rabbits. 1, 2, 3, 4 rabbits. That's funny. 1 rabbit, 2 rabbits, 3 rabbits, 4 rabbits. Of the rooster. The rooster's on top of the calf. The calf is on top of the cow. Hey, wait a moment. Animals can't stand one on top of the other. Whoops! Small eyes. 1, 2, 3, 4 long legs. Wait, 2 small horns. And 2 funny ears. Gray spots. It's a cow. A beautiful house! Who does this house belong to? Hi, calf! Does this house belong to the calf? No! Does this house belong to the foal? To a mother duck. Yes! It's a duck run! Thank you.
przyjaciele, przejedziecie się? W drogę! Tu-tut! Zagadkowy pociąg. Dojechaliśmy na stację. Zatrzymuje się. Ojej, patrzcie, ile tu małpek. Do którego wagonu zmieszczą się wszystkie? Czekajcie, może lepiej je policzyć. Jeden, dwa. Zaraz, to niemożliwe. Drogie małpki, czy mogłybyście stanąć? Spróbuję was policzyć. Tak lepiej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 małpek. Który wagon zmieści 6 małpek? Jeden. 2, 3, 4, 5, 6. 6 siedzeń dla 6 małpek. Tu-tut! Wszystkie małpki wsiadają do czerwonego wagonu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widzicie? Wszystko pasuje. Tu-tut! To ruszamy! Gotowi? Weźcie głęboki wdech! Już wracam. Nosorożcu, proszę wsiadać do wagonu. Oj, ten wagon jest za mały. Potrzebujemy większego wagonu. Trzeba sprawdzić, czy jest taki w składzie. Hej, nosorożcu! Zaczekaj! Spróbuj wsiąść do fioletowego wagonu. Jest większy. Ha! Fioletowy wagon jest idealny. Raz, dwa, trzy. Tu-tut! Trzymajcie się mocno! Dojechaliśmy do ostatniej stacji. Proszę, żeby wszyscy opuścili pociąg. Do widzenia! Pa, pa! Wszyscy pasażerowie już wysiedli, więc mogę odjeżdżać. Pani Gąsko, co się stało? A,
Zostawiła pani coś w pociągu. Jest pani kucharzem? Zostawiła pani coś ze stroju kucharza. Proszę się nie martwić. Poszukamy tego w żółtym wagonie. Szczoteczka do zębów. Ona została? Oj, pewnie, że nie. Kucharz nie nosi szczoteczki. Może piłka do koszykówki? Dobre kozłowanie, ale kucharz nie potrzebuje piłki. Czapka kucharza. Tego pani zapomniała. Super, pasuje idealnie. Do widzenia, pani Gąsko. Do widzenia, przyjaciele. Do zobaczenia jutro. Tut, tut. Baby TV. Dzisiaj namaluję 4. Cztery, popatrz. Już skończył on swój obrazek. Hej, to przecież ja. Cztery. Widziałeś? Namalowałam 4 wesołe kwiatki. Chodź, 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 chodź. O, 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 o. Co się stało, 4? Wszystkie nagle posmutniały. To prawda, wyglądają na bardzo, bardzo smutne. Nie wiem, co się stało. Namalowałam wesołe kwiatki, a są smutne. 4, może wystarczyłoby je czymś rozśmieszyć. O, może tak. Ble, ble, la, 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 ho, ho. Charlie, nadal są smutne. Wiesz co, 4, może tym kwiatkom czegoś brakuje. O, o, czego brakuje? Świecące robaczki, moi przyjaciele. Aha, kolory. O, kwiatkom brakuje kolorów. Dziękuję wam, świecące robaczki. Mają rację. Przecież kwiatki bardzo lubią kolory. Ale skąd weźmiemy kolory dla kwiatków? Musimy pójść tam, skąd biorą się wszystkie kolory. Ale skąd się biorą kolory? Biorą się z tęczy. To przecież proste. Aha! Z tęczy! Chodźmy, 4. Teraz musimy znaleźć tęczę, żeby poprosić ją o kolory dla twoich kwiatków.
Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery zamki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery drzewka pomarańczowe. Dojechaliśmy już, widać tęczę. Witaj, tęczo. Dzień dobry, Charlie, i witam. O, jestem cztery. Droga tęczo, mamy cztery szare i bardzo smutne kwiatki. Macie szare kwiatki? To dlatego są smutne. Czy mogłabyś nam jakoś pomóc, tęczo? Oczywiście. Weźcie tyle kolorów, ile tylko chcecie. Potrzebujemy cztery kolory. Czerwony, niebieski, żółty i zielony. Mamy cztery kolory. Pa, pa, Charlie i cztery. Pa, pa, tęczo, dziękujemy. Tęczo, dziękujemy. Pa, pa. Proszę bardzo. Charlie, nasze kwiatki będą zaraz takie ładne. Charlie, te kwiatki są teraz najpiękniejsze. Kiedy będzie cyferkowa zabawa? Cyferkowa zabawa? Właśnie za chwilę się zacznie. Chodźmy cztery. Mamy dzisiaj co świętować. Juhu! Hurra! Jeden, jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja jestem cyfrą jeden i do słońca aż dosięgnę. Ja jestem cyfrą dwa. Hej, jak się masz? Jestem cyfrą trzy. Miło mi. Policzmy razem tak. Jeden, dwa, trzy. Jeden, jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cztery to ja, skakać chęć dziś mam, a ja to pięć, lubię ruszać się. Ja jestem cyfrą sześć, wszystko wiedzieć chcę. Dziś tańcz i kręć się z cyfrą sześć. Nadchodzi cyfra siedem, zaśpiewam dla ciebie. Wygodnie mi ósemką być. Gdy chcecie wiedzieć, jestem dziewięć. Jeszcze dziesięć, liczmy tak jeszcze raz. Jeden, jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Boom, 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 boom.
go marching three by three, hurrah, hurrah. The ants go marching three by three, hurrah, hurrah. The ants go marching three by three, the little one stops to climb a tree. And they all go marching down, 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 down. Cześć wam! Kto chce pooglądać Tuli? Ja! A ja chciałbym obejrzeć Charlie'ego. Oglądajmy Oliwiera. Nie, przytulaczki! Już nie wiem. Pobierz teraz i oglądaj wszędzie swoje ulubione programy. Hello, Dustin. Good morning, Pepper. Hi, Grandpa Joe. We're here, Grandpa Joe. Good morning, kids. I'm so excited to see you, Grandpa. Oh, me too. Oh, we're going to have so much fun. Yes, it's going to be great. Pepper, can you get the magical parts we have prepared? Thank you, Pepper. Magical parts? I can't wait to see what we're making. We can build anything with these magical parts. Yay! Hello, Pepper. Oh, bring it over here. Oh, slowly, slowly. There you go. Yes, this is great. Thank you, Pepper. All right, then. Let's start building with the magical parts and see what comes out. Kids, who wants to build towers? We do, Grandpa. Finished. Me too. Good job, kids. Now bring it over here. Here you go, Grandpa. Great. Let's glue them together. Yes. Yay! Woo! How about that? Wow. A pair of walking legs. Pepper, please get us the yellow box. Yes. Thank you, Pepper. Now let's connect the cylinders. Dustin? Good boy. Yes. Good dog. Grandpa Joe, look! Flying parts. It's magic. Magical indeed. What have we built, Grandpa? Let's find out. Everyone stand back. And now, hippity-dippity. Wow. Hippicus-spiticus. Abracadabra. Ta-da! Wow. This is looking great. And now, the buttons. A square, a triangle, and a circle. Joy, please pass me the blue box. Great. Wow. Look, it's his head. Okay, now you, Dylan. I can use these as symbols. This is great. Wow, those are his ears. This goes on top of the head. Whee! Oh, that's great. Jumping balls! Oh, look at that. Yay! It's a robot. What a beautiful robot. Today we built a robot. Good job. What can it do, Grandpa? Let's find out. Yay! It's dancing!
Let's join in. Come on. I'm a robot. This is so much fun. Woohoo! Look, Pepper's also dancing. Now me. I'm going to press the triangle. Hoops! Wow! Wow! Look, he's playing with them. Look at that. That was great. I want to try too. I want to press the blue square. Yeah! Wow! He's flying! Woohoo! Grandpa Joe, I had a lot of fun today. It was so much fun. I also had a wonderful time. I can't wait to see you next time. Please come again and help me build another surprise. Thank you.
BabyTV.com y ven a jugar con Pin y Pimba en la nueva página de internet de Baby TV. ¡Allá nos vemos! Powitajcie Baby i przyjaciół w grze Flip i Flash. Baby? Tu jest Baby. Chcielibyście sprawdzić, co kryje się w kartach Baby? Karty. Tu ukrywa się zwierzę, które uwielbia banany. To małpka! Zielone zwierzę, które rechocze w sadzawce. To żaba! Żaba! A kto jest szary i ma długą trąbę? Ja wiem! O, zapomniałam. Ja jestem szary i mam długą trąbę. Oczywiście. Odpowiedź to słoń. To słoń! Baby, zapomniałeś o ostatniej karcie. Kto rozpozna różowe zwierzę, które jest na tej karcie? To jest flaming! To flaming!
się. Małpka, żabka, słoń i flaming. To wszystko są zwierzęta. Hurra! To teraz zagrajmy. Pobawmy się ze zwierzątkami i kolorami. Flaming? Słoń? Małpka? I żaba? Brązowy? Zielony? Szary? Różowy! Pomożecie baby odgadnąć, jaki kolor pasuje do którego zwierzątka? Tak! Które zwierzę jest różowe? Flaming jest różowy! O! Tak jest! Hurra! Szara żaba? Szary słoń. Teraz się udało. Hurra! Wspaniale. Brązowa małpka. Bardzo dobrze. Zielona żaba. Brawa dla baby i dla was wszystkich. Ale zabawa? Dobrze się bawiliście? Hurra! Hurra! Brązowe małpki, zielone żaby, zielone żaby, różowe flamingi. I duży szary słonik. Hurra! Fajnie jest bawić się razem. Pa! Kwiatek. Jaki? Thank you.
kwiat to jest różowy fiołek, a żonki kwitnie, gdy wiosną deszczyk go podleje. No niszce mej róża rośnie też, podlewałam ją, teraz taka duża jest. Do słońca wciąż uśmiecha się słonecznik, tulipany kwitną i lilie pachną w krąg. Ale z najpiękniejszych z nich muszę zrobić dziś koniecznie najwspanialszy bukiet, który mojej mamie dam. Kwiatek.